Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Nieprzypadkowo znajdujemy się w szkole, dlatego że tutaj po raz pierwszy doświadczyliśmy, jak ważną rolę w komunikacji pełni imię. Bo przecież jeśli chcemy kogoś zawołać, to nie krzyczymy ej ty, bo obróci się wiele osób. A imię, pomimo tego, że nie jest unikalne, zapobiega takim sytuacjom. Na całym świecie dzieci nazywa się w różny sposób. Indianie, znani z nadawania wojowniczych imion, takich jak na przykład Sokole Oko, pozwalali sobie czasami na zabawę. Stąd imię pod chmurką, które jednocześnie wyjaśnia okoliczności spłodzenia dziecka. A ludy afrykańskie brały pod uwagę moment narodzin dziecka. Stąd imię Dżangar, czyli dokładnie chłopiec urodzony w niedzielę. Ale mnie najbardziej interesowało pochodzenie imion używanych w Polsce. Dlatego to im dokładniej się dzisiaj przyjrzymy. Na dawnych ziemiach polskich, według wybitnego językoznawcy, profesora Kupiszewskiego, popularne były imiona odwołujące się do przyrody. I tak, ze świata zwierząt przejęliśmy imiona takie jak chrobak, czyli robak, gąska czy kur. Królestwu roślin natomiast zawdzięczamy cisa, dębka i kwiatka. Poza tym, duża część imion odwoływała się do cech fizycznych, psychicznych, a nawet ułomności danego człowieka. I tak powstały nosek, oczko, pysk, cichy, smętek czy matuł. Zwłaszcza to ostatnie niezbyt dobrze świadczyło o właścicielu. Ale z czasem ludzie nie chcieli już nazywać dzieci w taki prosty sposób, a ich życzeniem było zawarcie w imieniu jakiegoś błogosławieństwa dla dziecka. W ten sposób powstały popularne do dzisiaj imiona dwuczłonowe, które według profesora Witolda Taszyckiego najpierw używane były w warstwach wyższych, ale z czasem się upowszechniły. Zwyczajowo zbudowane są z dwóch leksemów, czyli członów. Najczęściej drugimi członami były Sław, odnoszący się do posiadania sławy albo chwały. Mir, co po staropolsku oznaczało pokój i jego nowocześniejsza wersja, czyli mierz. Dalej, mił, osoba kochająca coś albo kogoś. Ciech, czyli osoba, która się z czegoś cieszy. I weźmy sobie jeszcze na przykład gniew, czyli osoba, która jest na coś zagniewana. I teraz jak do tych leksemów dołożymy inne, to powstanie nam dobra wróżba dla noworodka. I na przykład, jeśli chcecie, żeby wasze dziecko stało się celebrytą, to wystarczy, że obwołacie go Stanisławem. Dlatego, że ono wprost oznacza stań się sławny. Ale kiedy wiecie, że wasze dziecko na pewno będzie sławne, tak jak wiedział to Mieszko I, który mógł się domyślać, że jego syn zwany Chrobrym zrobi międzynarodową karierę, to wtedy dołóżcie leksem Bole od staropolskiego bolej, czyli więcej. I w ten sposób wasz syn będzie bardziej sławny. Przy drugim leksemie możemy się nieco pobawić i skorzystać z rdzenia, który zazwyczaj był używany jako drugi, czyli Sław. Wtedy powstanie nam Sławomir, czyli osoba, która sławi pokój, więc wychowujemy murowanego kandydata do pokojowej Nagrody Nobla. Najciekawsze jednak w imionach słowiańskich jest to, że często możemy zamieniać kolejność leksemów i nowo powstałe imię nie będzie brzmiało głupio. Tak możemy stworzyć Mirosława, który może oznaczać dokładnie to samo, co wcześniej Sławomir, ale też osobę, która jest sławna dzięki temu, że propaguje pokój. Wspominałem też o nowocześniejszej formie leksemu mir, czyli mierz, co oznacza to samo, a możemy to na przykład znaleźć w imieniu Włodzimierz, który pierwotnie był znany jako Włodzimir. A imię to nie oznacza osoby, która wprowadza pokój będąc na łodzi, na jakiejś łódce, ale odnosi się do władzy, czyli do panowania. Włodzimierz więc panuje nad pokojem, co według niektórych rosyjskich językoznawców, na przykład Maxa Wesmera, jest uważane za cechę królewską. Do trzeciego członu dołóżmy Boga i powstanie nam Bogumił, który albo miłuje Boga, albo jest przez Boga miłowany. Natomiast leksemu mił bardzo często używano przy tak zwanych imionach rodzinnych, które były niesamowicie charakterystyczne właśnie dla Słowian. Kiedy na przykład chcieliście, żeby między rodzeństwem była zgoda, wystarczyło nazwać syna Miłobrat albo Bratumił. Czwarty leksem najczęściej dzisiaj łączymy z wojem, czyli wojownikiem albo żołnierzem. I wtedy Wojciech oznacza osobę, która cieszy się z tego, że jest żołnierzem i walka sprawia mu przyjemność. Ostatni rdzeń z naszej listy zestawmy ze staropolskim zby, co oznacza zbyć coś, pozbyć się czegoś i uzyskamy Zbygniewa, czyli osobę, która jest pozbawiona gniewu. To właśnie wersja Zbygniew była oryginalna. Z czasem Y zamieniliśmy na I. Natomiast żeńskimi formami za bardzo nikt się niestety nie przejmował. Najczęściej powstawały przez dodanie na końcu litery A.
a typowo żeńskich imion dwuczłonowych, takich jak Boguwola, czyli oddana w wolę Boga, było bardzo mało. Natomiast pełnych imion, takich jak Radosław, używano raczej tylko i wyłącznie w życiu publicznym. W domu je skracano. W jaki sposób się to odbywało? Najczęściej pozbywano się drugiego członu i zastępowano go typowo spieszczonym członem, takim jak na przykład Ek. I tak z Radosława powstał Radek. Oczywiście na przestrzeni dziejów istniała cała masa innych rdzeni, ale większość z nich bezpowrotnie zaginęła. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego tak się stało? Był to efekt uboczny wprowadzenia chrześcijaństwa, które spopularyzowało modę na obce imiona. A o ile ciekawiej byłoby, gdyby dzisiaj obok następców ewangelistów, Łukaszów czy Mateuszów, biegały po podwórku Doman, Wojan czy Stoigniew. Ale wypieranie słowiańskich imion odbyło się z czasem. Na początku nadal je nadawano jako pierwsze, a imię chrześcijańskie dodawano dopiero na chrzcie. Tak było na przykład u króla Mieszka II Lamberta. Mieszko, imię typowo słowiańskie, i Lambert typowo chrześcijańskie. Z czasem odeszliśmy już zupełnie od słowiańskich korzeni. Było to w okolicach renesansu, ale gwoździem do trumny był Sobór Trydencki, który nakazał używanie imion pochodzących z kalendarza chrześcijańskiego. Dlatego w Polsce zaczęły dominować imiona pochodzące zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, jak na przykład Piotr, od greckiego Petros, czyli skała, na której Jezus miał zbudować swój kościół, albo Jan, który pochodzi z hebrajskiego Jahwe jest łaskawy, czyli Bóg jest łaskawy. Ale co jest bardzo ciekawe, niektóre chrześcijańskie imiona miały już swoje odpowiedniki w języku słowiańskim. Weźmy na przykład Mateusza, który wziął się od hebrajskiego Matit Yahu, co dosłownie oznacza dar od Boga. Ale my już mieliśmy swój dar od Boga i był nim Bogdan, czyli dosłownie dany przez Boga. Z żeńskich hebrajskich zapożyczeń nie możemy zapomnieć o Annie, czyli o najpopularniejszym polskim imieniu. Powinniśmy je rozpatrywać razem z imieniem Hanna, dlatego że oba pochodzą od hebrajskiego Hanach, co oznacza wdzięk. Więc Anna i Hanna to osoby pełne wdzięku. Jednak formą podstawową nadal pozostaje Anna, a Hanna powstała albo jako zdrobnienie, na przykład Hanuszka, albo przez zjawisko zwane przydechem, czyli takim nagłym rozwarciem narządu mowy, które powoduje powstanie słabosłyszalnego krtaniowego H przed literą A. Bardzo dobrze słychać to w niektórych gwarach, gdzie ambitny Amerykanin nazywany jest hambitnym Amerykaninem. Ale czy przy okazji Anny kiedyś zastanowiliście się, dlaczego te panie tak często na drugie imię dostają Maria? Jest to związane ze świętą Anną, która była według apokryfów matką Marii z Nazaretu, czyli babcią Jezusa. Była uważana za wzorową żonę, więc połączenie jej imienia z imieniem najważniejszej kobiety w religii chrześcijańskiej, czyli Marii, mogło gwarantować szczęśliwe życie. A skoro jesteśmy już przy Marii, to imię najprawdopodobniej pochodzi od hebrajskiego Miriam, co oznacza osobę piękną albo wspaniałą. Chociaż niektórzy językoznawcy twierdzą, że może pochodzić również od egipskiego myr, co oznacza osobę ukochaną. Jednak w tym imieniu najciekawsze jest to, że to jest jedno z niewielu żeńskich imion, które nadawane jest również mężczyznom, najczęściej w środku. Tak jak u prezydenta Bronisława Marii Komorowskiego. To jest dość stary zwyczaj, który ma zapewnić takiej osobie opiekę Maryi. Inne hebrajskie imiona bardzo łatwo poznać po cząstce El, która oznacza Bóg albo Pan. I tak na przykład Daniel, Bóg osądził, Emanuel, Bóg jest z nami, Michał, a właściwie Michael, któż jak Bóg, któż jest taki jak Bóg. Na takiej samej zasadzie Rafał powstał od Rafael, czyli Bóg uzdrowił. No i weźmy jakąś panią, Elżbieta, od hebrajskiego Elishabet, czyli Bóg moją przysięgą. W tym samym czasie, co imiona hebrajskie, zaczęły być u nas popularne imiona greckie, jak na przykład Barbara. Imię to ma dokładnie takie same pochodzenie jak słowo barbarzyńca, a słowo greckie barbaros to onomatopeja, czyli wyraz naśladujący dźwięk, w tym przypadku jakiegoś niezrozumiałego bełkotu. Dlatego Barbara to barbarzynka, czyli cudzoziemka, osoba, która mówi innym językiem. A imię to zaczęło być w Polsce popularne za sprawą świętej Barbary, patronki górników, która tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle istniała. Dlatego na wszelki wypadek została w 1969 roku wymazana z litanii świętych kościoła. Z Greki pochodzi również Katarzyna, od greckiego kataros, co oznacza osobę, która jest czysta, czyli taką osobę, która jest bez skazy. Podobnie było z imionami łacińskimi. Tak zadomowiła się u nas Urszula, która pochodzi od łacińskiego słowa ursa, czyli niedźwiedzica. Ale już męska forma, czyli Ursus,
zupełnie się nie przyjęła. Więcej szczęścia miał natomiast łaciński Marek, pochodzący od słowa Marticos, co oznacza należący do Marsa, czyli do boga wojny w mitologii rzymskiej. Natomiast parę też chodliwych imion podrzucili nam zachodni sąsiedzi. To właśnie im zawdzięczamy obecność Fryderyka i Henryka. W obu przypadkach został zastosowany leksem Richi, co w języku starogermańskim oznacza osobę potężną. W przypadku Fryderyka dodajemy człon Fridu, oznaczający pokój. Fryderyk jest więc jakimś potężnym obrońcą pokoju. Henryk natomiast wziął swój początek od członu Heim, oznaczający w języku niemieckim dom albo ród. W związku z tym jest potężną osobą z jakiegoś rodu, czyli na przykład możnowładcą. Okazuje się jednak, że zapożyczaliśmy również od narodów, które geograficznie są od nas bardziej oddalone, na przykład od Celtów. Im zabraliśmy Ewelinę, dlatego że celtyckie Eiblin oznacza radość albo światło. Natomiast od Francuzów przejęliśmy Mariole. Tam francuskie słowo Mariol oznacza małą figurkę Matki Boskiej. Na podstawie tego imienia widać bardzo ciekawą tendencję, która polega na zastępowaniu słowa Maria tak, aby nie użyć go wprost, po to, żeby nie spoufalać się za bardzo z boskością. Dlatego przez wieki powstały modyfikacje tego imienia. W Polsce była to na przykład Marianna albo Maryna. Natomiast dopiero w okolicach reformacji, w Europie, a w Polsce w okolicach XIX wieku powróciliśmy do Marii. Ale na takiej samej zasadzie dzisiaj jak ognia unikamy używania słowa Jezus, które jednak jest popularne w krajach hiszpańskojęzycznych. Napór wszystkich kalek z języków obcych przetrwały praktycznie tylko niektóre słowiańskie imiona dwuczłonowe. Ale i tak dzisiaj, nadając imię, najczęściej nie znamy jego pierwotnego znaczenia. A według profesora Józefa Bubaka, najczęstszą motywacją do wybrania danego imienia jest chęć uhonorowania kogoś z naszych bliskich. Dlatego dzieci dostają imiona po babci, dziadku czy listonoszu. Ale należy pamiętać, że każde imię skądś się wzięło i budzi określone skojarzenia. Dlatego warto poświęcić chwilę i dokonać rekonesansu, zanim podejmiemy tak ważną decyzję. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.